Wszyscy wiemy, że sprawa komunikacji to jest temat taki, większy niż ta jurta i pięć innych. Przy każdej okazji, kiedy mam możliwość porozmawiania o komunikacji, skupiam się na nieco innych aspektach. I dzisiaj też będzie pewien konkretny aspekt, podsunięty dzisiaj po drodze przez Renatę. Ja miałem kilka pomysłów, ale ten wydaje mi się najfajniejszy. I też później ćwiczenia, które wykonamy, będą związane z tym tematem. Chciałbym najpierw pomówić, a później popracować z Wami nad tym, co obserwuję od dłuższego czasu, jako że Bozia pozwoliła mi dość długo żyć, a mianowicie naszą coraz mniejszą zdolność komunikowania się. Powinno być odwrotnie, a widzę, że jest coraz gorzej. Powinno być, to też jest założenie takie odgórne, ale przyjmujemy, że się cywilizacja rozwija. A tutaj jakby się zwijała. I zauważyłem to podczas mojego długiego pobytu we Włoszech. Mieszkałem tam przez 21 lat. I zauważyłem, że ludzie tam już w stosunku do Polaków znacznie gorzej się komunikują. Mowa o północy Włoch. Na południu jest lepiej trochę. Tam z kolei jest chaos, zamieszanie, no ale więcej ludzkich uczuć. Natomiast na północy jest zamknięcie, schowanie, dystans. Ludzie tracą umiejętność nawiązywania przyjaźni, łączenia się w pary. Usłyszałem wiele dziwnych historii. Mieszkałem w Weronie. W Weronie 1/3 mieszkańców żyła samotnie. Pewnie jest jeszcze gorzej. Mógłbym o tym długo mówić, ale nie o to chodzi, tylko abyśmy sami rozwijali naszą zdolność komunikowania się. Widzę podobne procesy też w Polsce, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jako muzyk, bo też jestem muzykiem, mam okazję grywać niekiedy z bardzo młodymi ludźmi i ich sposób myślenia, reagowania i tak dalej, no, naturalne jest, że wygląda inaczej, po prostu każda epoka ma własny porządek i ład, jak śpiewał kiedyś Okudżawa. Najstarsi z nas może pamiętają. Ale jeżeli coś nie idzie w dobrą stronę, no to jak temu zaradzić? Mnie się wydaje, że to nie jest tylko moja ocena czy odczucie, tylko czytam o tym cały czas w różnych mądrych gazetach, mądrych moim zdaniem, o tym, że jest coraz gorzej, jeśli chodzi o komunikację. Mowa o naszej cywilizacji, ale też miałem okazję jeździć do krajów, w których ta nasza zachodnia cywilizacja nie jest jeszcze aż tak mocno zakorzeniona, ale ona się zakorzenia, typu Indie czy Maroko. Więc te procesy pewnie będą też tam zachodziły, podobnie jak u nas. Jakie to procesy? Przede wszystkim gubimy umiejętność komunikowania się z samymi sobą. Takie jest moje odczucie i podobnie piszą różni mądrzy ludzie. Zresztą ja się tego uczyłem sam. Też mógłbym powiedzieć sobie, że byłem przykładem już lat temu 50 człowieka, który nie bardzo umiał samego siebie zrozumieć, odczuć to, co było we mnie. Byłem zablokowany. Dopiero uczyłem się na psychoterapiach tego, kim jestem. Mam wrażenie, że wielu ludzi w tej chwili potrzebowałoby podobnych psychoterapii, ponieważ wydaje mi się, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co w nich się dzieje. To jest jeden temat, czyli komunikacja z samym sobą. Dzisiaj mamy mówić o komunikacji z innymi ludźmi. Mówić i pracować też nad tym. Z tym, że ten problem nie rozumienia samego siebie, nie odczuwania, nie bycia w kontakcie z własnym ciałem, z psychiką, powoduje, że też komunikacja z innymi jest zaburzona. Ona nie może być dobra, bo jeżeli nie wiem, co czuję, nie zdaję sobie tego sprawy, nie rozumiem samego siebie, nie wyrażę tego, co mogę wyrazić, jeśli nie wiem, co jest we mnie. No ale musielibyśmy poświęcić dużo czasu na ten temat i tak byśmy tego zbytnio nie zmienili. W każdym razie mówię o tym dla porządku, że ten problem istnieje, to zresztą chyba wszyscy wiemy. Tu jest kwestia nie tylko samowiedzy, ale też przyzwolenia sobie na
spontaniczność, na bycie samym sobą. I nasza cywilizacja tego nie uczy. Widziałem właśnie w Indiach czy w Maroku dużo więcej spontaniczności. I to było dla mnie odkrycie. Jak na przykład byłem w szkole w Maroku i dzieci były zdyscyplinowane. Nauczyciel mówił cisza. A jak mówił, a teraz możemy powiedzieć ja. I te wszystkie dzieci rzucały z siebie ogromną ilość energii. Czyli były spontaniczne. Chociaż zdyscyplinowane. To było bardzo ciekawe połączenie. Widziałem też kiedyś w Bośni i Hercegowinie, w Sarajewie, czyli w stolicy, idąc po deptaku, zauważyłem energię, silną energię, której brakowało mi w innych miejscach. Ci ludzie przypuszczalnie też nie są aż tak bardzo zablokowani, ponieważ ta Bośnia i Hercegowina to trochę taka peryferia Europy i być może pewne procesy, które już się u nas pojawiają w Polsce i pojawiły się dużo wcześniej we Włoszech, może tam jeszcze tak się mocno nie przejawiają. Pomijamy ten temat samoświadomości, rozumienia tego, co się w nas dzieje, pracy nad tym, abyśmy byli spontaniczni. To jest właściwie antynomia, czyli sprzeczność. Jak to? Pracować nad tym, żeby być spontanicznym. Na ogół myślimy, że jesteśmy spontaniczni. Cześć. To nie zawsze tak jest. I też można tutaj moim przykładem mogę potwierdzić to, co mówię, że jesteśmy w stanie zwiększyć zasób naszej spontaniczności. Są różne sposoby na to. Przede wszystkim akceptacja samych siebie, akceptacja naszych emocji i tak dalej. I teraz przechodzę do tematu głównego, czyli komunikacji z innymi ludźmi. Zauważcie, że próbuję mówić wyraźnie. Nie jest to moja cecha wrodzona. Kiedyś, gdy mieszkałem w Warszawie w latach 80. i dzwoniłem do mojej menadżerki, a nie było jej w domu, tylko odbierała jej mama, to ona później mówiła: wiesz, dzwoniła do mnie do ciebie ten pan, co jego nigdy nie rozumiem. No i też się właśnie uczyłem mówienia spokojniejszego i wyraźniejszego. Można powiedzieć, że to jest punkt wyjścia, czyli sprawy techniczne. Jeżeli chcemy się komunikować dobrze, albo możemy sobie nałożyć wędzidło, albo próbować znaleźć w sobie spokój, to jest trudniejsze. Z wędzidłem jest łatwiej. Jeżeli myślimy tak, muszę mówić tak, żeby mnie ludzie zrozumieli, czy jeden człowiek, no to jeżeli wykonamy pewną pracę, poćwiczymy to trochę, to jesteśmy w stanie na poziomie przynajmniej powierzchniowym poprawić czy naszą dykcję, czy sposób mówienia, łączenie słów w taki sposób, żeby nas rozumiano. Jeden z problemów komunikacji, z którym się możemy spotkać, jeżeli ktoś do nas mówi, czy my sami mówimy, w sposób, który nie jest przemyślany. Kiedyś powiedział Cicero, ja pamiętam, albo któryś inny ważny Rzymianin, chyba Cicero, wiedz, o czym chcesz mówić, a słowa przyjdą ci same. I to jest jeden z problemów, z którym się spotykam w komunikacji z innymi ludźmi. Ja na ogół chwilę przed tym, jak otwieram paszczę, wiem, co chcę powiedzieć. Na ogół, bo nie zawsze. Jeżeli rządzą mną emocje, to tak nie jest. Ale jestem człowiekiem, który tak dość mocno pilnuje tej komunikacji. Natomiast znam wielu ludzi, którzy otwierają buzię i mówią coś, co wychodzi prawie że samo. Oczywiście są tam wcześniej jakieś procesy mentalne, które powodują, że te słowa po pierwsze są wypowiedziane w jakimś języku, po drugie mają jakiś mniejszy lub większy porządek, ale czasami jest trudno zrozumieć pewnych ludzi. To chyba każdy z nas miał takie doświadczenia. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ludzie nie próbują zapanować nad tym, co chcą komunikować. Mowa służy też temu, żeby się po prostu jakoś tam na zewnątrz, no jak to nazwać, wyrzucić z siebie to, co w nas siedzi. I to może nie być wtedy logiczne, może to być bardzo emocjonalne. Okej. Natomiast
to nie jest taka prawdziwa komunikacja. Wyrzucam z siebie. Ok, jeżeli jestem powiedzmy w konflikcie z kimś i wyrzucę z siebie emocje, no to coś zakomunikowałem. Tutaj jest kwestia celu. Co chcę osiągnąć? Czy tylko wyrzucić z siebie moje emocje, czy dojść do porozumienia z drugim człowiekiem? Osobny temat. W każdym razie możemy przyjąć, że to wyrzucenie z siebie emocji jakąś formą komunikacji jest. Ale jeżeli mamy dojść do jakiegokolwiek efektu tej komunikacji, no to być może po tej pierwszej fazie wyrzucania z siebie emocji należałoby przejść do świadomych komunikatów, które być może doprowadzą do zbliżenia postaw. Oczywiście, gdyby tak idealnie to miało wyglądać, no to byłoby świetnie nie wyrzucać z siebie emocji, tylko od razu komunikować się, próbować dojść do drugiego człowieka. Wiemy pewnie z doświadczenia, że nie zawsze jest to możliwe. No i tutaj pozostaje tylko zaakceptować nasze ograniczenia. Ale jeżeli jesteśmy w stanie od razu nasze komunikaty moderować lub po pierwszej fazie konfliktu i wyrzuceniu z siebie emocji, już mamy na to jakąś tam przestrzeń, spokój wewnętrzny, chociaż tyle, żeby móc pomyśleć o tym, co mówimy, no to są pewne zasady, jak się komunikować, żeby się porozumieć. Jeśli ktoś z Was będzie miał chęć, to zapraszam na YouTube. Jest tam mój wykład o czymś, co nazywa się spór konstruktywny. Czy ktoś z Was słyszał o tym? Jeżeli żyję nadal, znaczy nic nie wiem, żeby zmarł. Chociaż rok temu sprawdzałem w internecie, żył jeszcze pan, który nazywał się lub nazywa, oby nazywa, Stanisław Katochwil. To psychiatra, kiedyś czechosłowacki, teraz czeski, który napisał sporo książek. Ja kiedyś miałem do czynienia z jakąś jego mądrą książką. I między innymi wymyślił właśnie taki system. Spór konstruktywny. I to się nazywa trening sporu konstruktywnego. Samo założenie to jest spór konstruktywny, a praca nad tym, żeby się sporzyć konstruktywnie, no to nazywa się właśnie trening sporu konstruktywnego. I ja teraz o tym powiem, tak w skrócie. A kto będzie chciał, to może albo posłuchać tego wykładu, albo najlepiej poszukać w internecie założeń, które sformułował Katochwil. Na pewno jest niezbędne, żebyśmy mieli właściwe miejsce i czas do tego sporu. Jeżeli mamy za chwilę wyjść, bo na przykład idziemy do kina z partnerem czy partnerką, no to nie uda nam się rozwiązać problemu, zażegnać konfliktu, porozumieć. Po prostu jest za mało czasu. Musimy odłożyć to, zachować swoje emocje, to znaczy zaakceptować je. Wiadomo, że tłumienie ich niczego dobrego nie przyniesie. Tylko porozmawiać z samym sobą, swoją podświadomością. Teraz się nie da tego załatwić. Proszę Was, wszystkie istoty, które są we mnie, tak to można powiedzieć, albo wszystkie części mnie samego, poczekajcie. No i umówić się z tą drugą osobą, powiedzmy następnego dnia, na godzinną rozmowę. Bez tego zapasu czasu nie da rady. Pewnie każdy z nas próbował jakieś konflikty rozwiązać, gdy było mało czasu. Najczęściej to jest tak, że próbujemy od razu. No i byłoby świetnie, gdyby się dało, no ale bardzo często nie można. Więc to napięcie, które z nas siedzi, które nas popycha, może nas też popchnąć, popycha do rozwiązania problemu. Może nas popchnąć do działań nieprzemyślanych. Czyli na przykład do powiedzenia czegoś, co w naszym rozumieniu może być załatwieniem sprawy, pójściem na skróty. Tak, no przecież tak jest, no, nie widzisz tego, nie rozumiesz. I w tym momencie drugi człowiek czuje, że idzie nasza energia mocna,
i agresywna. Nie zareaguje w sposób, który byłby sprzyjający porozumieniu, tylko poczuje się ta osoba zaatakowana. Czyli albo się zamknie, zablokuje, albo odpowie nam, odpłaci pięknym za nadobne i porozumienia nie będzie. To jest jedna z zasad, o których mówił Katochwil. Czyli miejsce, znaczy czas przede wszystkim na rozmowę, po drugie miejsce. To nie może być miejsce, w którym będą inne osoby. Sprawa jasna. Czasami o tym nie pamiętamy i zdarza się, że próbujemy rozmawiać w sytuacji, kiedy co chwila wchodzi dziecko albo za chwilę może coś się zdarzyć, hydraulik przyjdzie naprawiać zlew. No, taka rozmowa niewiele przyniesie. Może się zdarzyć. Świat jest dziwny i ciekawy i może nam się akurat udać, mimo trudności i ograniczeń, do porozumienia dojść, zwłaszcza jeśli jest dobra wola z obu stron. Jedno z założeń tego systemu, czyli musi być chęć porozumienia się z obu stron. Może się zdarzyć, czy się uda, ale jest też duża szansa, że się nie uda. Tutaj poruszyłem ważny temat dobrej woli. W relacjach międzyludzkich, wiadomo, bywa różnie. Nawet w takich relacjach bliskich, serdecznych, przyjaciele, para, też może być tak, że nawet generalnie dobre nastawienie wzajemne z jakiegoś powodu może być przez chwilę albo zmniejszone, albo nieobecne. Jest duża ilość tak zwanych negatywnych emocji, tak zwanych, bo nie ma negatywnych emocji, ale powiedzmy, jestem zdenerwowany na drugą osobę, zagniewany, no to to nastawienie generalnie pozytywne do tej osoby w tym momencie gdzieś jest schowane w innym miejscu, a na samym przodzie jest gniew czy inne emocje. No więc na ile jesteśmy w stanie w momencie konfliktu wyciągnąć z siebie tę postawę życzliwości? Trzeba spytać samego siebie i w każdej sytuacji to może być inaczej. Oczywiście, jeżeli w relacji nie ma tej życzliwości, czy zmniejszyła się, czy żyjemy z kimś albo przyjaźnimy się z kimś, kogo podejrzewamy o niezbyt duży zasób życzliwości wobec nas, no to cała komunikacja, próby komunikowania się nawet w najlepszy sposób pewnie niewiele przyniosą. Można próbować, można choćby wyczyścić do pewnego stopnia relację. Nawet jeżeli mamy wrażenie, że ta relacja się kończy, to i tak może być przydatne, żeby to, co jest możliwe do wyjaśnienia, próbować wyjaśnić. Czasami się nie da, czasami są tak nabrzmiałe konflikty wieloletnie, że tylko one wychodzą na jaw, gdy próbujemy rozmawiać. Ale mam też takie doświadczenie, że przy pewnej dozie wysiłku można próbować nie dać im zwyciężyć w momencie trudnej rozmowy. Przypomina mi się jedna z takich trudnych rozmów moich, kiedy wszystko we mnie popychało mnie do stanowczej obrony mojej pozycji. Ale założyłem sobie świadomie, że się nie dam w to wciągnąć. Czy ktoś z Was czytał może książkę Potęga Teraźniejszości? Eckhart Tolle. Więc ja próbuję od ponad 10 lat wprowadzać do mojego życia tę postawę obserwowania samego siebie, swoich emocji, swoich myśli. I czasami mi się to udaje. Tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy, jakbym opisał Wam pewne sytuacje, w których wydaje mi się, że mi się udało, no to może byście powiedzieli, że tak, a może byście powiedzieli, że nie. W każdym razie w tamtej sytuacji sądzę, że mi się udało, bo nie dałem ujścia mojej złości, to była złość, taka ostra złość. Tylko słuchałem tego, co mówiła druga strona, druga osoba i ta osoba mówiła dużo niemiłych rzeczy. Aż w końcu powiedziała chyba wszystko, co miała do powiedzenia w tym momencie, niemiłego. I okazało się, że
pojawiła się przestrzeń na innego rodzaju rozmowy. Więc to moje powstrzymanie się przed silną reakcją dało efekt. Tutaj są dwie rzeczy bardzo ważne do powiedzenia. Jedna z nich, wszyscy, którzy tutaj są, pewnie mieli do czynienia mniej lub bardziej z jakimiś aspektami psychologii. I wiemy, że bardzo jest ważne, żeby nie tłumić własnych uczuć. Czasami nie możemy ich przekazać, okazać z jakichś powodów lub uważamy, że nie możemy. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że przeżywamy te uczucia i zaakceptować je. Nawet jeżeli ich w danym momencie nie okażemy. Bardzo jest ważne, żeby ich nie tłumić, nie odsuwać, nie udawać przed sobą, że ich nie ma. Mówię o tym zarówno z mojego doświadczenia, jak i z wielu lektur, doświadczeń, psychoterapii i tak dalej. I tutaj się kłania druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Mianowicie buddyjskie podejście i też właśnie to z książek Eckharta Tollego, czyli obserwacja samego siebie. Jest to technika, która jest znana w różnych systemach duchowych indyjskich. Obserwowanie swoich uczuć, swoich myśli, można nawet dojść do obserwowania swoich przekonań, to już jest głęboki aspekt. W każdym razie chodzi o to, żeby się z tym nie utożsamiać. Chodzi też o taką równowagę. Tutaj akceptuję moje uczucie, na przykład złości czy gniewu, a z drugiej strony nie utożsamiam się z nim. Jak to pogodzić? No daje się. Mam to uczucie, tak, przeżywam je, ale czy ja nim jestem? Jestem tym, który to uczucie przeżywa. Ale kim? No na pewno i tym uczuciem. Nie jestem też moimi myślami. Myślę, nie jestem moimi słowami, mówię, gesty, nie jestem tym wszystkim. To nie jestem tylko ja. Jest mój gest, moje słowo, moja myśl, moje uczucie, ale ja jestem jakby kimś trochę dalej, gdzieś indziej. Jestem tym, który to wszystko przeżywa, który jest w stanie to obserwować. Przy pewnej dozie samoświadomości jesteśmy w stanie to opisać, zorientować się, co przeżywamy, czyli kim jesteśmy. I właśnie Eckhart Tolle o tym mówi i też mistrzowie duchowi indyjscy. Jesteśmy najprościej świadomością. Ja tutaj dodaję do tego coś, co kiedyś mi przyszło do głowy, o czym nie czytałem nigdy, że ta świadomość nie jest nam dana zawsze. Gdy śpimy, nie jesteśmy świadomi. Chociaż niektórzy w pewnym stopniu tę świadomość nawet w nocy, we śnie zachowują. Ja na przykład nauczyłem się kiedyś budzić, kiedy śniły mi się koszmary. Po prostu zdawałem sobie sprawę w pewnym momencie, to wiele lat temu, z 50. Ja nie chcę tego koszmaru, to koszmar, to jest sen. I zaczynałem głęboko oddychać i się budziłem. I wtedy, jak już tak parę razy udało mi się to zrobić, to przestały te koszmary przychodzić. Widocznie moja podświadomość wiedziała, że jestem w stanie z tego wyjść i podsuwała mi tych koszmarów. Nie wiem. W każdym razie problem zniknął. Tak czy inaczej, jeżeli zdajemy sobie sprawę z naszych uczuć, nawet gwałtownych, możemy próbować się z nimi nie utożsamić. Wiemy, że je przeżywamy, nie odpychamy ich, nie tłumimy. Tak, dalej we mnie tam wszystko się kotłuje, ale to nie jest ten cały ja. W tej chwili przeżywam te emocje, ale jest duży obszar we mnie, moim umyśle, moim ciele, który nie jest tymi akurat emocjami czy emocją. Jeżeli ćwiczymy tę postawę, to ona wzmacnia się i pozwala w różnych sytuacjach lepiej sobie poradzić. Czyli jest to jeden ze sposobów na to, żeby nie rządziły nami emocje i żeby się też lepiej komunikować z innymi. Wiadomo, że jeżeli
przeżywamy tak silne emocje, że nie jesteśmy w stanie nad nimi jakkolwiek zapanować, no to bardzo możliwe, że uderzymy tą energią drugiego człowieka, choćbyśmy nie chcieli. To może nawet nie być wypowiedziane, ale jeżeli jesteśmy bardzo na kogoś zagniewani, no to każdy człowiek wrażliwy to odczuje. Będzie to też widać na naszej twarzy i tak dalej, chyba że mamy maskę zamkniętą. Ale istnieje coś takiego, do 4 metrów ponoć, wszyscy nawzajem siebie odczuwamy. A im ktoś jest wrażliwszy, tutaj zapewne średnia wrażliwość jest wysoka, no to mocniej odczuwamy. I być może wielu z Was mogłoby podać przykłady. Ja mogę wiele przykładów podać takiego współodczuwania, które nieraz jest kłopotliwe. Jeżeli jestem z kimś, kto przeżywa trudne emocje, to ja też je czuję. No i jeżeli to są emocje skierowane przeciwko mnie, bo ktoś jest na mnie zagniewany, no to może być poważny problem. I co z tym zrobić? Akceptować także te uczucia i próbować się z nimi nie utożsamiać, chociaż to może być trudne. W każdym razie, w sytuacji, w której chcemy się porozumieć, załóżmy, że mamy tak komfortową sytuację, że jesteśmy przekonani, że druga strona chce się porozumieć z nami. I my też się chcemy z tą drugą stroną porozumieć, no to już mamy solidny fundament. I teraz co dalej? Ważne jest, na ile to możliwe, żeby nie dopuścić do otwartej agresji. To się może zdarzyć z tymi ludźmi. Ale jeżeli nam się uda, no to tu już mamy pierwszy poziom osiągnięty tego mostu porozumienia. Jeżeli nie udało nam się opanować tych emocji i daliśmy im upust, no to dobrze jest przypomnieć sobie słowo przepraszam. Jeżeli wiemy, że nie o to chodziło, żeby drugiego człowieka naszymi słowami, naszymi emocjami uderzyć, tylko nie udało nam się tych emocji opanować. Przepraszam cię. Dużo może zmienić. A przynajmniej daje możliwość. Ten drugi człowiek już nie jest tylko zaatakowany przez nas, tylko widzi, że my zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy coś, co było nastawione negatywnie do niego. I nie chcemy tego, nie podtrzymujemy tego. Jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby nie być takim wojownikiem. Ja akurat mam z tym problem, bo jestem baranem. Tutaj właśnie mocno barański jestem. I bym tak walczył i walczył. No ale czy o to nam chodzi, żeby walczyć? Czasami tak, czasami jest to potrzebne, żeby coś wywalczyć, ale w większości sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty z bliskimi ludźmi, nie o to chodzi, żeby walczyć, zwyciężyć, tylko żeby się porozumieć. Jest takie powiedzenie, co chcesz mieć? Rację czy kontakt? Tak? Prawda? Czy rację czy relację? Tak było. Kiedyś przeżyłem też i to, właśnie sytuację, w której wyraźnie zobaczyłem, że albo będę starał się o utrzymanie relacji, albo będę walczył o moją rację. I wtedy wybrałem relację. To też jest osobny temat, długi. Można by było o tym i rozmawiać, i ćwiczyć sprawy związane z tym, co ja przeżywałem wtedy. Dla innych wielu ludzi mogłoby o tym mówić. Rozdwojenie, jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie przeżywamy w życiu. I będę powoli kończył, żebyśmy czasu zbyt dużo nie poświęcili na moje gawędy. Potem przejdziemy do działań wspólnych. Tylko jeszcze może przypomnę nazwisko pana, który ten system wymyślił. Dla mnie jest to jeden z najlepszych systemów, jaki znalazłem, aby się porozumieć. Nawet prowadziłem takie warsztaty parokrotnie, poświęcone właśnie dokładnie temu treningowi sporu konstruktywnego. I jeżeli udałoby się nam zrealizować w praktyce wskazówki Kratochwila, Stanisław Kratochwil,
takie krotochwilne nazwisko, możemy sobie zapamiętać. Coś jakieś, coś to było śmiesznego. Kratochwil. Jeszcze Stanisław. No to znajdziemy go. Albo nazwa systemu. Trening sporu konstruktywnego albo spór konstruktywny. Piękne zestawienie, prawda? Spór konstruktywny. No więc... No to było właśnie, wiesz, w razie sygnał, że trzeba już kończyć. Polecam Wam serdecznie ten system. I chyba zrobimy teraz 10 minut przerwy, a potem przejdziemy już do praktyki. Chyba, że macie jakieś pytania albo coś ważnego do powiedzenia lub nawet nieważnego. Cokolwiek. Nad swoimi emocjami to jest jedna rzecz. Osobną rzeczą jest słuchanie drugiego człowieka. Tak jest. Umiejętność. Tak, to jest też tam w tym systemie. Znaczy nie jestem w stanie Wam przekazać całego tego systemu. Musiałoby to być tylko właśnie o tym. A nie było to moim zamiarem. Chodziło o takie nakreślenie pewnych najważniejszych kilku zasad, a ważniejsze jest, żebyśmy praktykowali i to byśmy zaraz po przerwie zrobili. Oczywiście ona ma absolutną rację. Jedna z najważniejszych rzeczy, jakich dobrze by było się nauczyć, to jest umiejętność słuchania. Ja się tego uczyłem na psychoterapiach. I to było tak, że słuchaliśmy i nie można było odpowiedzieć. Wchodziła osoba do środka i wszyscy mówili różne rzeczy, nieraz przykre, trudne, a zadaniem tej osoby w środku było nie powiedzenie nic. Czego? Tak, no. Jakie najważniejsze zasady są tego sporu bez... Konstruktywnego. Zapraszam Cię, wiesz, tam do internetu, bo wolałbym już zająć się, wiesz, praktyką, bo te informacje można znaleźć. O praktykę trudno, prawda? Taką, żeby w laboratorium się znaleźć, tak jak tutaj, i poćwiczyć. Mnie to bardzo dużo dało. Właśnie ćwiczenie różnych nowych zachowań. Kiedyś tam na różnych właśnie psychoterapiach, zjazdach i tak dalej. Coś jeszcze? To 10 minut przerwy i działamy.